Witam Państwa serdecznie. Przed nami pierwszy pojedynek półfinałowy dwudniowych zmagań w ramach turnieju Biliardowy Turniej Mistrzów o Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa. No i ciekawostka na sam początek. Otóż ani jeden, ani drugi zawodnik do końca chyba nie są przekonani o tym, który wygrał walkę o rozbicie. Chyba stoją tak blisko siebie, w takiej samej odległości od bandy. Te bile, że ciężko stwierdzić, kto jest bliżej. Pytanie, czy zadecydują się jeszcze raz, czy będą mierzyli. A ja, skorzystając z okazji, oczywiście przedstawię bohaterów tego pojedynku. Ten z lewej strony Państwa to wicemistrz Europy juniorów, trzykrotny już, zresztą zawodnik klubu Limonare Arkadia Tczew Kamil Szonszor, a ten w czerwono-czarnej kamizelce to oczywiście Wiktor Zieliński, również medalista indywidualny, mistrzostw Europy juniorów, bo trzykrotny brązowy, oraz mistrz Europy z Hadesu Poznań. Gramy tak jak do tej pory, do 7 wygranych partii. I jako pierwszy, jak się okazuje, kto będzie rozbijał? Chyba Kamil Szonszor, tak się wydaje przynajmniej. Jeszcze ostatni łyk wody. Przed tym arcyważnym pojedynkiem, tego stawką, przypomnijmy, jest awans do wielkiego finału tych zawodów, rozgrywany tutaj w hali Mosin w Mikołowie. Bardzo gościnnej. Bardzo gościnnego w ogóle Mikołowa, trzeba tutaj dodać. Przypomnijmy, w dniu wczorajszym zainaugurowaliśmy jesienną edycję kampanii Billard Sportem Wszystkich. Polska gra w billard. Właśnie tutaj w Mikołowie na początek występy artystyczne, tak to można bowiem nazwać, mistrza Polski w trikach bilardowych, Ziemowita Janaszka. I tutaj niespodzianka im plus, oczywiście na trybunach blisko 600 dzieciaków tutaj z pobliskich szkół w Mikołowie fascynowało się tym, co wyczyniał przy stole bilardowym Ziemowit. Niesamowita, naprawdę fantastyczna atmosfera podczas tego spotkania z młodzieżą. Też coś, co tak naprawdę te pokazy, to jest to coś, co ma przyciągnąć młodzież, zachęcić do grania w bilard, ale też pokazania tej nie tylko takiej sensu skite sportowej strony sportu bilardowego, tego, że to jest, wiadomo, wysiłek, to jest praca, to są dziesiątki godzin albo setki lub tysiące nawet treningów, ale to, że to jest też fajne, to jest fajne dla oka i tym czasami może łatwiej zachęcić tą młodzież do uprawiania naszej dyscypliny sportu i przybliżyć im tajniki gry w bilard. Po tym wielkim show, który zaprezentował Ziemowit, rozpoczęliśmy rozgrywki właśnie o Puchar Burmistrza, przepraszam, Miasta Mikołowa. No i co, przed nami ostatnie cztery mecze. Pierwszy półfinał właśnie Zieliński kontra Szonszor, później drugi pojedynek półfinały w meczu trzecie miejsce i wielki finał, stawką którego jest, przypomnijmy, i ten wspaniały puchar stojący obok tam zawodników, jak również dofinansowanie, pokrycie dokładnie startu w udziału w jednych zawodach Pucharu Europy dla zwycięzcy tych zawodów. Akcja Bilard Sportem Wszystkich to tak, korzystając z okazji, kiedy Państwo przyglądają się, co robi tutaj Wiktor przy stole, to taka akcja, którą rozpoczęliśmy tak naprawdę w ubiegłym roku. Jej celem jest nic innego jak popularyzacja sportu bilardowego. Powstał specjalny fanpage na Facebooku pod adresem oczywiście Bilard Sportem. Tam wszelkiego rodzaju informacje dotyczące zarówno tej akcji, jak i wszystkich turniejów bilardowych, bo zadaniem tego fanpage'a tak naprawdę nie jest przedstawienie tylko i wyłącznie sportu młodzieżowego, jak również tego zawodowego, ale tego, co dzieje się u Was w regionach. Jak bawicie się sportem bilardowym, bez względu na to, czy macie jeden stół z drewnianą płytą, sześciostopowy albo pięciostopowy, czy też macie ogromny klub bilardowy, który znajduje się kilkanaście, kto wie, może nawet kilkadziesiąt stołów bilardowych. On jest stworzony po to, aby promować sport bilardowy, aby pokazywać jego różnego rodzaju aspekty, jego zalety, tym jak można tak naprawdę bawić się sportem bilardowym. Także serdecznie zachęcam do polubienia nas na stronie Facebooku, o wpisy, o udostępnianie swoich zdjęć z tego, co dzieje się w Waszych klubach, o dodawanie informacji o tym, co dzieje się w Waszych klubach, jak Wy gracie w bilard, jak trenujecie. Wszystkie te informacje na pewno się osobom, które polubiły ten fanpage, jak również to jeszcze polubią, przydadzą. A przede wszystkim wypróbujemy sport bilardowy. A tymczasem Wiciu tutaj chyba rozgrzał nam się tak naprawdę. No i obejmuje prowadzenie już 1-0
w tym pierwszym pojedynku półfinałowym. Początek w Mikołowie, choć tak naprawdę rozpoczęliśmy tę tegoroczną akcję Billard Sportem Wszystkim w maju podczas specjalnej konferencji na wzór, której odbyła się w ubiegłym roku w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tym razem miejscem jej był Ładębica, tam z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, władz powiatowych, władz miejskich. Przedstawiliśmy właśnie sport bilardowy, zaprezentowaliśmy go, wyniki naszych reprezentantów na arenach międzynarodowych, oczywiście krajowych, jak również całe to życie sportowe, tą całą organizację szkoleniową, jaka istnieje w Polsce. No i rozmawialiśmy o tym, jak władze mogą również pomóc w realizacji tych przedsięwzięć związanych ze sportem, szczególnie młodzieżowym, i rozwijaniem tego sportu profesjonalnego, później w tym wypadku na Podkarpaciu. No i mamy nadzieję, że ta konferencja, tak jak w ubiegłym roku, tak również w tym spełni swą rolę i te władze pomogą, szczególnie na Podkarpaciu, w rozwoju sportu bilardowego, chociaż ta współpraca tam między władzami a klubami sportowymi jest niezła. Jest Podkarpacka Liga Młodzieżowa, wiele turniejów regionalnych, właśnie przede wszystkim ten sport młodzieżowy jest tam na wysokim poziomie. No a w grudniu, przypomnijmy, spotkamy się właśnie w Dębicy, w stolicy Podkarpacia, na zawodach najważniejszych, tegorocznych zawodach indywidualnych w kategorii mężczyzn i kobiet i biznesu również, na Mistrzostwach Polski. A jesienna akcja Bilet Sportem Wszystkich rozpoczęta właśnie w Mikołowie, to dopiero początek, bo jutro wracamy do Kielc, ale już w poniedziałek ruszamy w całe ogólnopolskie tournée. Odwiedzimy 9 miejscowości, gdzie będziemy pokazywali triki bilardowe. Tak naprawdę zwiedzimy całą Polskę. Zaczęliśmy na południu, a skończymy tak naprawdę, będziemy jeździli po centralnej Polsce, po zachodniej Polsce, by skończyć tak naprawdę w Kętrzynie. No i jeszcze nawet wrócić później w okolice Łodzi na dwa ostatnie pokazy trików bilardowych w wykonaniu właśnie Ziemowita, ale przede wszystkim dobrą zabawę i promocję sportu bilardowego, bo to jest naszą podstawą, to jest naszym zadaniem, abyśmy propagowali ten sport bilardowy, aby zachęcić te dzieciaki, nie tylko, bo przypomnijmy, że samo hasło Bilard Sportem Wszystkich 6-16-60 jest bardzo wymowne i chodzi o to, że w bilard może grać każdy bez względu na swój wiek, czy ma 6, 16 czy 60 lat. Dobrze, tyle o akcji, możemy wróćmy do tego, co przy stole, bo chociaż tak naprawdę nie ma co komentować, bo nasi profesjonaliści wśród juniorów, można tak to nazwać, prezentują wysoki poziom i jedyne co zostaje nam się delektować ich wspaniałą grą. Pierwsza partia, z tego co pamiętam, z podejścia chyba w wykonaniu Wiktora, no i nie inaczej zapowiada się w tym wypadku tutaj w wykonaniu Kamila Szonszora, bo faul, przypomnijmy, biała spadła za zbicie Wiktorowi. No i jak na razie nawet tych najbardziej wybrednych może zadowolić ten pojedynek. Tak, mamy 1-1, szanowni państwo. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. No i jesteśmy ponownie 1-1, przypomnę, w pierwszym pojedynku półfinałowym zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa, rozgrywany w hali Mosir właśnie w Mikołowie. Rozbijał tym razem trzykrotny wicemistrz Europy juniorów Kamil Szonszor, który, przypomnijmy, właśnie z Wojtkiem, z Krystianem Ćwikłą oczywiście i z Danielem Maciołem już za półtorej miesiąca wylecą na Mistrzostwa Świata do Pekinu i tam będą bronili barw Polski na tej najważniejszej imprezie dla juniorów. W ubiegłym roku brązowy medal Daniela Macioła. Liczymy na powtórzenie tego wyniku. W grupie juniorów młodszych zagrają bowiem Daniel i Kamila, w grupie juniorów starszych
zagra Christian. Oj, tutaj wydaje się, że jakaś taka mała pomyłka. Czy ten kąt jest jednak wystarczający do tego, aby zagrać do środkowej łuzy? No nie wiem. Jednak będzie wycinał tutaj. I jak to wyszło, bardzo dobrze bym powiedział, nawet bardzo, bardzo dobrze. Przy okazji rozbite te dwie bile. Pytanie jest jedno, czy ta czwórka gdzieś tu przechodzi, czy jest możliwość wycięcia do środkowej łuzy, czy też zagrania tutaj do lewej dolnej. Przekonamy się o tym już za chwileczkę. Zobaczymy, co zrobi Kamil. Próba chyba wycięcia raczej. A nie, zdecydował się na odstawną. No i bardzo mądrze, rozsądnie, jak przystało na mistrza Europy. Jak przystało na wicemistrza Europy, przepraszam. Zagranie. No i teraz malutki ból głowy przed Wiktorem Zielińskim. No tutaj błąd może kosztować drugi punkt młodego zawodnika z Hadesu. Jedna banda, druga. No i zaliczona dziewiątka. Idzie ta dziewiątka, stanie przy łuzie? Nie, nie, nie. Nie, chyba nie na tyle, aby grać kombinację. Będzie decydował się grać po kolei. Chociaż tutaj ciężko to wnioskować. No bardzo proste 5 bil na stole, więc tutaj nie ma co kombinować. Wystarczy kilka stopów. Dokładnie. Kilka prostych zagrań, może nie kilka stopów, a to żeby zakończyć tą partię, dopisać drugi punkt i wyjść na prowadzenie w tym pojedynku. Piątka już w łuzie. Dobra pozycja na szóstkę. O, dwóch nam się trafiło, to jest zawodników, którzy raczej nie są nudzieżami przy stole. Raczej grają dosyć efektownie i przede wszystkim efektywnie. I jeszcze na dodatek dosyć szybko. Tak jest. No i to już formalność tylko i wyłącznie, myślę. Tak jest, oczywiście prowadzenie Kamila Szonszera 2-1. I ta sama sytuacja, zobaczmy to na powtórce jeszcze raz. Pytanie, czy biała się gdzieś odbiła, czy bezpośrednio wylądowała w łuzie? Nie, tym razem troszeczkę pechowo. Biała odbiła się od jednej z bocznych band i wylądowała w środkowej łuzie. Coś tutaj przymierza grę kombinacyjną jakąś. Widzimy Kamil, czyżby próbował pozycjonować z dwójki później na trójkę, tak aby grać przez trójkę kombinację na dziewiątkę. No zobaczymy za momencik. Jaki wariant wybierze tutaj młody zawodnik z Tczewa. Obserwują ten pojedynek jego rodzice, którzy przyjechali tutaj do Mikołowa na te zawody. Obserwuje również tradycyjnie mama Wiktora. Nie chcieli we dwójkę nawet wyjść podczas tego spotkania gdzieś na kawę i oglądać ciszy i spokoju przed laptopem tego pojedynku. No i tak jak mówiłem, chyba będzie kombinacja, będzie próba wbicia tutaj przez trójkę dziewiątki, a przy okazji chyba będzie próbował zagrać sejfa, tak się przynajmniej wydaje. Kamil gdzieś tą białą będzie próbował chować za te dwie bile. Właśnie w ten sposób. Tylko czy to wyszło do końca tak, jak sobie to wymarzył młody zawodnik z Czewa? Zobaczmy jeszcze raz powtórce. Ten nieudany do końca strzał. Tu próba. Ta biała właśnie z tej ujęcia kamery będzie dobrze widać. No przeszło. Przechodzi tam obok tej piątki. Ale pytanie, czy na tyle, aby można było ją wbić, czy też to może Wiktor będzie próbował teraz wbijać tą dziewiątkę. Kombinacyjnie, nie, chyba decyduje się na bezpośrednie wbicie. Oj, wpadło, brawo, to był niezmiernie trudny strzał tutaj w wykonaniu Wiktora. Naprawdę dużo precyzji przy tym uderzeniu. Ciężki strzał przez cały stół. No i teraz ta kombinacja, której nie wykorzystał. Wykorzystana przez Wiktora Zielińskiego i mamy remis 2-2, szanowni państwo.
jeszcze raz mamy powtórkę rozbicia w wykonaniu Kamila Szomszora. Jedna z bil wpadła, jedna, druga bila, trzecia przeszła tam za pole bazy. Jest dobra pozycja do zagrania jedynki, więc zostawmy tutaj Kamila przy stole. A ja przypomnę Państwu, chociaż to wspaniałe informacje tak naprawdę. Nie wiem, czy Emil tutaj wspominał o tym. Myślę, że wszyscy o tym. Ojojoj, jaki błąd tutaj, ale szczęśliwy dla Kamila, bo widzimy, że na drodze do jedynki stoi chyba tam jedna z kolorowych bil, że zaledwie kilka dni temu, a dokładnie rzecz biorąc w piątek, przepraszam, w czwartek, bo może organizacja tego turnieju pomieszała troszeczkę kalendarz, bo kończy się w sobotę, co jest rzadkością, we czwartek Wojtek Szewczyk, zawodnik Konsalnetu Warszawa, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata, zajął wspaniałe, tak naprawdę najlepsze jak do tej pory miejsce reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata w dziewiątkę w Katarze. Dotarł aż do ćwierćfinału i tam dopiero musiał uznać wyższość swego rywala. No, wspaniały, genialny występ Wojtka Szewczyka na tych zawodach. Najmłodszy z ekipy, przypomnijmy to jeszcze raz, debiutujący w ogóle w tej imprezie. No i fantastyczny wynik Wojcia. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Myślę, że zasługuje na wielkie brawa. To dobry prognostyk. W ogóle on debiuty ma tak naprawdę rewelacyjne. Pamiętam, miałem przyjemność być z dwójką dokładnie zawodników z nimi, z Karolem Skobelskim na Mistrzostwach Świata w parach, gdzie Wojtek w tym debiucie, bo Karla Korola to nie był pierwszy start. Wywalczyli wtedy drugie miejsce i tytuł wicemistrzów świata w parach. I mam nadzieję również, że Wojtek utrzyma tą wysoką formę, bo już we wtorek, z tego co wiem, wylatują wraz ze swoim kolegą klubowym, z Mateuszem Śniegockim, na wyspy. Tam będą grali w Mistrzostwa Świata w parach właśnie. Te zawody już dziś serdecznie zapraszam do kibicowania naszym reprezentantom. Będzie transmisja na żywo najprawdopodobniej. Mam nadzieję przynajmniej płatna, tak jak to Metrum organizuje, że była taka możliwość, że będzie można oglądać zmagania zawodników, ale jeżeli będziemy mieli szczegóły, to na pewno Was poinformujemy. Niemniej naściskajmy kciuki mocno za Wojcia i za Mateusza. Piszmy do nich, pomagajmy im w jaki tylko możemy tylko sposób. I liczymy oczywiście na powtórkę wyniku sprzed kilku lat, na medal. No, nie kryjmy, że już myślę, że zarówno ich w ich świadomości, jak i naszej jest to, że stać reprezentantów Polski na wspaniałe wyniki na tych najważniejszych już imprezach, nie tylko w Europie, ale właśnie na świecie. W przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata w parach, Wojtek Szewczyk i Mateusz Śniegocki, to para z Polski. Im kibicujemy, a przypomnijmy, Wojtek, wspaniały sukces na Mistrzostwach Świata, no rewelacyjny, chyba sam się nie spodziewał. No tak mi się wydaje, że dojdzie aż do ćwierćfinału. Ogromne gratulacje, tym bardziej, że to debiut tego najmłodszego w reprezentacji Polski zawodnika na tych zawodach. Na 33. miejscu, dodajmy to, jest dziennikarskiego obowiązku zawody, czyli na tej pierwszej rundzie pucharowej zawody zakończyli Mateusz Śniegocki po naprawdę niezmiernie wyrównanym pojedynku. Przegrał jedną partią zaledwie z reprezentantem z Stanów Zjednoczonych. Na 33. miejscu również zawody zakończył nie kto inny jak Tomasz Kapłan oraz Karol Skowelski. Oni już takiej wyrównanej walki nie prowadzili w tych swoich pojedynkach, a z grupy, mimo tego, że dobrze grał i przegrał zaledwie każdy pojedynek jedną partię, nie wyszedł niestety Radosław Babica. Ale podkreślmy jeszcze raz, że piąte miejsce i ćwierćfinał i o krok od medalu był nie kto inny jak zawodnik Konsalnetu Warszawa, Wojciech Szewczyk, któremu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że będzie takim dobrym omenem też na Mistrzostwa Świata w parach, który wystąpi już w przyszłym tygodniu wraz z Mateuszem Śniegockim. Brawo Wojciu, jeszcze raz. No teraz wróćmy już do tego, co na stole widzieliśmy w roli sędziego Ziemowita Janaszka, naszego mistrza Polski w trikach bilardowych, który tam gdzieś pomógł usunąć tą folijkę służącą do ustawienia trójkątów, ale chyba mu nieźle poszło, bo widzę, że cały wrócił tutaj. I teraz już spokojnie zawodnicy mogą kontynuować swoje podejście. 2-2 mamy remis, no i szansa na odbięcie prowadzenia drugie w tym pojedynku już przed Wiktorem Zielińskim, zawodnikiem jednego z najstarszych klubów bilardowych w Polsce, HDS-u Poznań, klubu, który nazwijmy to, wychował kilku
naprawdę genialnych zawodników i to jest to kolejne, począwszy oczywiście z Mateuszem Śniegockim, mistrzem Europy, a to jest to pokolenie kolejne, właśnie kiedyś był Adrian Borowiec, jest teraz właśnie Wiktor Zieliński, jest Krystian Ćwikła, no dużo, dużo tych zawodników, którzy reprezentowali HDS Poznań, nie wychowali się naprawdę w tym klubie, którzy są wspaniałą wizytówką nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w Europie i na świecie tego z polskiego sportu bilardowego, więc jeszcze raz korzystając z okazji pozdrawiamy Państwa Kościelniaków, właścicieli klubu bilardowego Hades, no i Jakuba też Kościelniaka, który dzisiaj już chyba przyjmuje stary, choć pewnie nie do końca, może jest menadżerem, stary cały czas myślę, że trzymają rodzice w tym jednym z najstarszych i jednych z najbardziej zasłużonych dla sportu bilardowego w Polsce klubów w naszym kraju, a którzy pewnie też teraz oglądają te zmagania i kibicują mocno Wiktorowi, który za chwileczkę właśnie wyjdzie chyba na prowadzenie 3-2, bo to chyba już tylko formalność. No tak, to tylko formalność i prowadzenie bicia 3-2. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Sponsorem relacji jest Iwan Simonis, producent sukna bilardowego Mistrzostw Polski. Do dwóch prowadzi Wiktor Zieliński w pierwszym półfinałowym pojedynku, przypomnijmy, bilardowego turnieju Mistrzów o Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa. Rywalem jego Kamil Szonszor, zawodnik Limoner Arkadia Drzew, a pojedynek rozgrywany do 7 wygranych partii. No i tym razem bez białej się obyło. Ale jak nie wpada, to już nic nie wpada. Żadna wbić nie wpadła do łzy. Co za tym idzie, dostał. Podchodzi Kamil, który zaczyna od odstawnej albo próby odstawnej, bo widzimy gdzieś tam pozbijały się te bile. No i jest możliwość tutaj gry bezpośredniej w jedynkę, no ale chyba też będzie musiał zdecydować się na jakąś zagranie odstawnej. Wiktor Zieliński. Dokładnie przeanalizować to, co dzieje się na stole teraz w biciu. Nie będzie chyba tutaj żadnego ryzyka, jakiejś kombinacji. Chociaż coś tutaj przymierza Wiktor. To młodzi zawodnicy, oni czasami próbują strzałów, które no, komuś to, kto ma za sobą kilka lat kariery bilardowej, nawet by nie przyszły do głowy. I czasami im się udaje coś z tego wymyślać. Jak będzie tym razem, nie wiem, tu chyba jest minimalne przejście do tego, aby próbować bezpośrednio zaliczyć jedynkę. No może jest na tyle tutaj tej luki między tymi dwoma bilami, aby można ją nawet wbić. Zobaczmy. Tak, czyli duży błąd jednak tutaj teraz Wiktora przed chwilą, który może w konsekwencji kosztować go utratę punktu i doprowadzenie do kolejnego remisu. No ale to wszystko jeszcze przed nami, jeszcze pełen stół tutaj bil. Aż w uzie i chyba i dobra pozycja do trójki. No nie zawadził tej siódemki, ale ta biała tak jakoś z niepokojem podążała w okolice środkowej łzy. Małe przerażenie na w oczach Kamila Szonszora, niemniej jednak ze spokojem podchodzi do piątki. To jest najważniejszy strzał tak naprawdę. No i chyba troszeczkę szczęścia przy tym uderzeniu. Kamila, no do zacięcia jest stabilna. To nie jest taka pozycja, o której marzył przed tym uderzeniem zawodnik z Trzewa. Niemniej jednak odkłada teraz tą folijkę, no i wystarczy zaciąć, bo ta szóstka tutaj chyba przychodzi do tej dolnej łuzy obok czarnej. Przygląda się teraz dokładnie, czy jest taka możliwość na 100%, czy też będzie musiał szukać jakiegoś innego rozwiązania.
trzykrotny, już przepraszam, wicemistrz Europy juniorów. Na momencie mocno gdzieś w dół, po trzech bandach próbowała wyjść jedna, druga, trzecia i do środkowej łuzy. Wydaje mi się, że była to próba gdzieś wyciągnięcia tej białej bili. Troszeczkę jednak tej siły zabrakło, troszeczkę precyzji. No i troszeczkę sobie zagmatwił teraz sytuację na stole Kamil. Czy będzie próba odstawnej, czy też będzie ryzykował jakieś zagranie mocne od bandy. Tak też jest, jedna banda, druga biała w bardzo dobrej pozycji teraz do zagrania bili z numerem 7. No, wydaje się, że już teraz tylko formalność, wydaje się, że tylko 3 bile. Ale to mnie przed tylko ekranem, to jest stanowisko komentatorskiego, jak pewnie wam przed ekranami laptopów czy też telewizorów, troszeczkę jest inaczej w sytuacji, kiedy jest się samemu na tym stole, przy tym stole bilardowym, w koło kamery i ma się tą świadomość tej odpowiedzialności za każdy ruch. Wtedy to ciśnienie jest troszeczkę inne. Wtedy te bile teoretycznie łatwe są naprawdę trudnymi, ale tutaj perfekcyjnie, trzeba to powiedzieć, zagrał Kamil Szonszon, idealna wręcz pozycja do zagrania czarnej bili z numerem 8. No i już tylko formalność, chociaż tak troszeczkę, no szalącko zagrał Kamil, niemniej jednak bardzo skutecznie. No i będziemy mieli kolejny remis w tym pojedynku, wyrównany, naprawdę stojący na niezłym poziomie sportowym pojedynek. Mamy 3-3. Siódma partia tego półfinałowego pojedynku, 3-3, 3 punkty po stronie Kamila, 3 punkty po stronie Wiktora, tym razem wpadła jakaś bila. Zobaczmy, co jest to rozbicie, ale niestety dla Kamila pozycja do zagrania pierwszej bili jest trudna, tak to nazwijmy. Zmuszone do zagrania pusza, takiego wypchnięcia, teraz Kamil. Jaka decyzja najmłodszego w historii występu reprezentantów Polski na Mistrzostwach Europy, medalisty tych zawodów, Wiktora Zielińskiego z HDS-u Poznań. Czy będzie próbować gdzieś tutaj delikatnego zagrania, tak aby odstawić tutaj za tą stojącą blisko jedynki bilę, czy też mocnego gdzieś wyrzucenia tej białej bili na drugą część stołu, a może na pewnym ryzyku. Nie, jednak ten drugi wariant wybrał Wiktor i pytanie, czy jest tutaj luka na tyle, aby ta biała przechodziła obok tej dwójki. No, żadnego ujęcia kamery nie uda nam się tego zobaczyć. Dosyć szybko i pewnie podszedł Kamil, oznacza to nie mniej, nie więcej, aniżeli to, że przechodziła. Ładnie zagrał, troszkę szczęścia w tym uderzeniu i jest dobra chyba pozycja teraz do zagrania dwójki i do kontynuowania swojego podejścia. Malutki kąt nawet wytworzył się tutaj dzięki temu zbiciu. Cofnięcie delikatne, pozycja do trójki. Chyba to taka bila na punkt, można by rzec. Trudne zagranie przez cały stół. Ona tutaj przechodzi, widzą Państwo, na milimetry, ale jeżeli tylko ją wbije delikatnie, jest pozycja do czwórki. To teraz wydaje się tylko formalnością wbicie tych kolejnych kilku bil znajdujących się na stole. Czwórka. Ładne odejście tutaj z lekką rotacją. No, pewnością tutaj wykazuje się teraz Kamil. Chyba musiał zjeść dobry obiad, bo wcześniejszy pojedynek nie napawał optymizmem przed tym spotkaniem półfinałowym. Może jakaś dobra rozmowa z rodzicem, albo z rodzicami nawet, którzy tutaj są obecni na sali. Teraz chyba najważniejsze uderzenie, lekkie cofnięcie. Może troszeczkę za mocno. No, taki niewygodny dosyć strzał zostawił sobie teraz Kamil. Duży kąt. I teraz fajnie ryzykował i zachował się naprawdę po raz drugi już w tym pojedynku, bo widzieliśmy w pierwszej partii podobne zagranie, gdzie prawie przykleił wtedy białą bilę do jednej z bil. Zagrał bezpiecznie, nie ryzykował.
No, mimo młodego wieku zaskakuje mnie ten młody zawodnik taką rozwagą w grze, która tak naprawdę przynosi pożądane efekty, bo widzimy, Wiktor zaliczył tą siódemkę, no ale teraz zostawił dogodną naprawdę sytuację do tego, aby zdobyć kolejny punkt i wyjść drugi raz już w tym pojedynku na prowadzenie. Zastanowił się o przedstół jeszcze raz. No, nie ma się tu co spieszyć. Póki co mamy jeszcze kilka godzin dzisiejszej doby na to, aby zakończyć ten turniej. A taki pośpiech już widzieliśmy jednokrotnie, kończył się wieloma błędami. Choć przyznam szczerze, w tej sytuacji zastanawiam się, nad czym tak tutaj zastanawia się właśnie Kamil. A, taki wariant wybrał. Generalnie dobre, jeżeli chodzi o skuteczność. I znów ze spokojem przygląda się czarnej. Oj, tak. Dół czy góra, dół czy góra. Panie Kamilu, no na smarowaczki ja się przyda. Niezbędny element, ze względu na to, jaką kredę używamy. No najgorsze są takie sytuacje, to zawodnicy wiedzą, kiedy mierzymy w dół, później w górę, w dół, w górę, później wychodzi nam ostatecznie bok i mielimy się o pół diamentu. Tak się jednak nie stało. Choć łatwego strzału sobie teoretycznie nie zostawił na sam koniec. Właśnie. To nie była ta pozycja, jaką chyba sobie wcześniej wymarzył już Kamil. No i można powiedzieć, że ma szansę sprezentować tutaj ten punkt Wiktorowi. Zobaczymy, czy wykorzysta to Wiktor. No dosyć mocno zagrał, ryzykownie, niemniej jednak skutecznie, i to Wiktor ponownie wychodzi na prowadzenie 4-3. Wydawałoby się, że siódma partia padnie łupem Kamila Szomszora, tak się jednak nie stało i to Wiktor Zieliński prowadzi 4-3 i to on rozbija w ósmej partii tego pierwszego pojedynku półfinałowego, przypomnijmy, bilardowego turnieju mistrzów o Puchar Burmistrza Mikołowa. A gramy do 7 wygranych partii, kolejne mocne, dynamiczne bardzo rozbicie w wykonaniu Wiktora, tym razem bez białej się obyło. Ładnie, chociaż ta biała chyba ponownie tutaj podążała gdzieś w okolicy środkowej łzy. Tym razem gdzieś tam zderzyła się z trójką i dzięki temu pozostała na stole. Wylądowała w górnej części tego stołu. A zobaczmy, jak sobie z tym układem poradzi trzykrotny brązowy medalista indywidualny, mistrzostw Europy juniorów. Ależ ładnie, ale pewnie teraz zagrał Wiktor. Naprawdę przepiękny strzał w wykonaniu młodego zawodnika z Poznania. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Troszeczkę musiał podnieść tego kija, ale nie przeszkodziło mu to, bardzo dobrze zagrać. Bezwzględnie widzi mieć dobrą pozycję do wbicia kolejnej mili. Dwójka żwuzia, trójka. Trójka, no teraz chyba tak patrzę troszeczkę, czy niezbyt centralnie stanęła ta biała z trójką, albo ten kąt, który może powodować, że zderzy się gdzieś może z siódemką. No ja tego dokładnie nie widzę, wie to na pewno Wiktor. To on przeliczy teraz te kąty powrotu tej białej bili na dolną część stołu. O, właśnie o tym mówiłem. Było ryzyko i niestety dla młodego zawodnika HDS Poznań, no mój scenariusz się sprawdził, zawadził tą siódemkę brązową. No i spowodował, że teraz musi szukać gdzieś szansy w odstawnej, ale chyba zbyt szybko. Zbyt szybko ponownie Wiktor Zieliński tutaj zagrał i sporo się pomylił. No to nie była pomyłka, jakieś milimetry. Zobaczmy, tu naprawdę kilka centymetrów po odbiciu od bandy
uderzyła ta biała bila od czwórki. No i teraz coś, czego chyba nie spodziewał się Kamil w tej partii, po tych ładnych dwóch biciach pierwszych bil przez Wiktora, szansa na ponowny remis w tym pojedynku. Jeżeli masz jeszcze o zwycięstwie w ogóle zawodnik z Czewa, no to nie ma wyboru. Musi koniecznie wygrać tą partię. Jak na razie wszystko zgodnie z planem. To jest lekkie cofnięcie. Tak jest, dobra pozycja do przedostatniej już bili. Środkowa łuza zarezerwowana dla tej bili, tak jest. No i bardzo prosty już strzał kończący tą partię i dający remis 4-4. Tak jest. O tym, że bilard jest sportem wszystkich, wiemy wszyscy. To taka myśl przewodnia naszej kampanii. To jeszcze raz przypomnę Państwu. Ten fragment, który Państwo przed chwilą widzieli właśnie tego filmiku, to taki początek i taka zapowiedź filmu szkoleniowego, który od już jakiegoś czasu, od 1 września dokładnie, bo tak żeśmy zaplanowali kolejne odcinki. Od 1 września już jest na stronie YouTube. Można wejść na stronę bilard-sport.pl i jest na głównej stronie tam. Tak więc serdecznie zachęcamy do oglądania, do wykorzystywania go przede wszystkim do wariantów szkoleniowych w klubach, w szkółkach, które prowadzicie. Udostępniajcie go, gdzie się tylko da. Jeżeli ktoś jest jakaś telewizja zainteresowana jego opuszczeniem w ramach reportaży, w ramach jakiegoś ciekawych cyklów bilardowych, możemy bez problemu go przygotować dla Państwa w takiej wersji do wykorzystania przez telewizję. Oczywiście bezpłatnie to wszystko, więc serdecznie zapraszamy. To jeden z elementów właśnie naszej kampanii Bilard Sportem Wszystkich, ten film szkoleniowy, bo przypomnijmy, już niedawno, bo zaledwie tydzień temu tak naprawdę wyszedł drugi tom, może tom to duże słowo, wyszła druga część dzienniczka treningowego, kolejne 48 stron zajęć treningowych, historii sportu bilardowego, jak również historii klubów, bo w pierwszym dzienniczku przedstawiliśmy medalistów Mistrzostw Europy Złotych oraz w kategorii juniorów oraz medalistów Mistrzostw Europy w kategorii seniorów. Tam przedstawialiśmy postacie i największych bilardowych zawodników z Polski. A w tym drugiej części przedstawiamy Państwu 20 najlepszych klubów. Dokładnie 10 klubów sportowych oraz 10 różniorskich klubów sportowych, które mają największą historię, największe sukcesy sportowe. Przybliżymy tak naprawdę w kilku zdaniach to, co osiągnęły. Serdecznie też zapraszamy do nie kupowania, bo to jest też bezpłatny element naszej kampanii dzięki wsparciu finansowemu naszych partnerów i Ministerstwa Sportu. Udało nam się kilka tysięcy w tym roku, dokładnie 5 albo 8 planujemy tysięcy wydania w zależności od zapotrzebowania. No i oczywiście do drugiej, tak jak to było z pierwszą częścią, której 10 tysięcy rozdaliśmy na potrzeby właśnie szkoleniowe, promocyjne, podręcznika takiego w ramach projektu Bilard Sportem Wszystkich. Więc zachęcamy, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby go otrzymać, pytajcie w klubach bilardowych. Będziemy rozdawali je na wszelkiego rodzaju turniejach. Przypomnijmy, jest bezpłatny. Jeżeli ktoś żąda za to pieniędzy, to robi źle. Tak to nazwijmy delikatnie ujmując. Wszystkie te materiały związane z akcją Bilard Sportem Wszystkich są bezpłatne. Czy to okolicznościowe smycze, które wydajemy, czy to okolicznościowe gadżety, czy też materiały szkoleniowe i promocyjne, plakaty, banery. To wszystko jest po to, aby promować sport bilardowy. A tymczasem tutaj Wiktor, przepraszam, nic sobie nie robi. Z trudnych bil, bo prowadzi już 5-4 po naprawdę ładnej kolejnej partii
w jego wykonaniu. Mocno i skutecznie rozbił teraz Wiktor Zieliński. No prowadzi 5 do 4, ma swoje rozbicie, ale czegoś tutaj zabrakło jednak, bo... Bo przy stole jest Kamil Szonszor, ale zdaje się... Tak, zdaje się, że będzie miał szansę tutaj odrobić straty, przełamać rywala. Podobnie jak w poprzedniej partii uczynił Zieliński. Tutaj. No dobry układ powstał po tym rozbiciu zawodnika Hadesu Poznań, tym samym ułatwione i to sporo łatwiejsze zadanie przed Kamilem Szonszorem. No i wciąż bez błędu, wciąż bardzo skutecznie. Siódemka blisko kieszenia, więc ta pozycja w zupełności wystarczy. Wróci sobie jeszcze od bandy do czarnej kuli, zadba o kącik taki, żeby mieć pole do manewru. Przypomnijmy, oprócz tego pojedynku przed nami jeszcze dzisiaj 3 starcia. Półfinał numer 2, w którym zmierzą się Michał Muklewicz i Daniel Macioł. Mecz o trzecie miejsce, no i wielki finał. I doczekaliśmy się remisu 5 do 5. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Oglądamy teraz powtórkę rozbicia Kamila Szonszora. No i odwzajemnił się rywalowi on także. Nieskuteczne rozbicie zaprezentował na początku 11 partii. No i także jak Wiktor Zieliński poprzednio zostawia łatwą bilę na początek podejścia. Teraz kombinacja dwójka w ósemkę delikatnie zagrywa Zieliński. Dwójka zostanie na stole, bo o to chodziło. I teraz jest tak blisko kieszeni, w zasadzie już między słupkami, że wystarczy ją dotknąć, można powiedzieć, białą bilą. A tym samym duże pole manewru, łatwość pozycjonowania. Nie ucieknie za daleko, jest zatem, co można wnioskować po pozycji do różowej kuli. Miejsce tutaj
sporo tego miejsca obok zielonej, a więc nie było ani przez moment wątpliwości. Jeszcze trzy bile, zielona, brązowa, dziewiątka. Bez większych trudności rozwiązuje ten układ Wiktor Zieliński. Chociaż teraz... No oczywiście cały czas do zagrania brązowa kula, cały czas... Faworytem do wygrania tej partii jest zawodnik HDS u Poznań. Ale chyba nieco innego kąta, innej pozycji do brązowej spodziewał się Zieliński. Teraz mocno, trzy razy biało odbija się od band, no i staje jeszcze w takim miejscu, że może z siebie być zadowolony ten najmłodszy w historii medalista Mistrzostw Europy Juniorów. Dziewiątka, mamy 6-5. Być może to będzie ostatnie rozbicie w tym pojedynku. Wiele zależy od tego, jak potoczą się kule. No, tym razem rozbicie ponad wszelką wątpliwość prawidłowe. Chociaż nie jest zadowolony Wiktor Zieliński. Zdaje się, że to, co spędza mu sens powiek, to fakt, że bardzo blisko do pomarańczowej bili i bandy jest biała. I przez to właśnie ciężko będzie złożyć się do dwójki i ciężko pozycjonować do trójki na przeciwległą stronę stołu, wysoko za darki, no zobaczymy. No bardzo dobre to wbicia, jak z pozycją do czerwonej. No nie udało się tego zagrać tak, jak chciałby, by było to zagrane Wiktor Zieliński. Ten pewnie safe z próbą przyklejenia białej gdzieś do dziewiątki, jednak inaczej nieco i chyba zabrakło troszeczkę dynamiki w tym zagraniu, za lekko będzie miał do dyspozycji trójkę Kamil Szonszor. I on także szuka safe'a. No i jemu także niezupełnie się to udaje. Co więcej, jego błąd wydaje się potencjalnie bardziej brzemienny w skutki. Jest jak najbardziej do zagrania. Czerwona kula, trzeba jednak będzie popracować rotacjami. Widzę, że Wiktor przez dwie bandy chce pozycjonować do czwórki. Dobrze to wygląda. Dobrze, że udało się uniknąć tej kolizji białej z ósemką. I myślę, że teraz już nie ma powodu do grymasu zawodnik Hadesu. Delikatnie między siódemkę i ósemkę. Zadbał tutaj też o kącik. Teraz będzie prawdopodobnie szukał pozycji gdzieś w okolicach środka stołu, by potem zagrywać bilę zieloną.
do środka sobie wybrał zagranie teraz Zieliński. No i dobra ta pozycja. Tam troszeczkę mało miejsca między białą a brązową. Pewnie spodziewał się nieco więcej, ale nie wydaje mi się, by nastręczało mu to jakichś szczególnych trosk. Jeszcze lekko zwilży gardło i zabierze się za te dwa decydujące strzały Wiktor Zieliński. Bardzo pewnie teraz od bandy. No i to jest wyłącznie formalność. Zatem Wiktor Zieliński, pierwszym finalistą juniorskiego turnieju bilardowego o Puchar Burmistrza Mikołowa. Kamil Szonszor jeszcze się przynajmniej raz pojawi przed naszymi kamerami w meczu o trzecie miejsce, a za kilka minut drugi półfinał.